Witam was, moi drodzy. Dzisiejszą eksplorację zacznę od samego strychu. Zauważyłem tutaj zbiór ksiąg. O, jaka ciekawa muszla. Zobaczcie, jaka wielka. O kurde. Zobaczcie, ile książek. Ładnie zapakowane. Tutaj jakieś perfumy. Wszystko bardzo ciekawe. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Stoi malutki żelazny piecyk. Tak zwana koza. Tutaj troszkę rupieci, ale może podejdę i zobaczę. Jakieś malowidła. Będziemy powoli posuwać się na dół. Uważać na podłogę, bo jest przegnita. Okno zaczęło przeciekać. Ale piękne miejsce. Zobaczcie, ile starych książek. Teraz idziemy na dół. O kurde. Takie malutkie książeczki nie widziałem. Bardzo ostrożnie, wszystko jest tutaj spróchniałe, zwłaszcza na tym piętrze, na poddaszu w zasadzie. Zobaczcie. Malowidła. Wejdziemy do pierwszego pokoju. O kurde. Kominek robi wrażenie. Strzela pod nogami. Kuferek. Jakieś plakaty. Książki. Idziemy dalej. Coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa perełka. Ten pokój jest pusty. Został jedynie piec. I żylandor. O kurde. Zobaczcie, ile artefaktów. Nie wiadomo, gdzie spojrzeć. Bardzo dużo obrazów. Krzyż. Tutaj więcej malowideł. Bardzo ładny piec, tak zwana Westfalka. Bardzo często spotykane w belgijskich domach. Ten już troszkę zardzewiał.
powoli będę schodził jeszcze niżej. Trzeba was zejść na dół i pokazać wam najpiękniejsze przedmioty, jakie możecie zobaczyć na polskim YouTubie. Zacznijmy od tego pomieszczenia. Jest mega, naprawdę piękne. Tutaj mamy ładne szafeczki stylowe. Zdjęcia najprawdopodobniej właścicielki domu. Tutaj piękny żeliwny piec. Stare buty. Na kominku leżą jakieś przedmioty. Tak zwany nakastnik. Tutaj jest główne wejście. Łazienka. A tutaj coś. Zawaliło się, dlatego lepiej tam nie wchodzić. Wejdziemy do kolejnego pomieszczenia, to chyba był salon. O kurde, ale klimat. Zobaczcie te lustro. Jest niesamowite. Obok stoi szafa oraz maszyna, pewnie Singera. Tak jest, zgadza się. Zobaczymy, co jest w szafie. Również jest dużo przedmiotów. Kryształ i wiele innych przedmiotów. Sprzęt grający. Zobaczymy, czy gra. Wiemy, że działa. O kurde, a tutaj jaki ładny kącik. Zobaczcie, ile zdjęć. Wszystko bardzo stare. Różaniec. Powiedzcie sami, miejsce naprawdę godne uwagi. Żylandor, pięknie zdobiony sufit. Jestem pewien, że warto było tu przyjechać. Tutaj mamy jakieś alkohole i widzę nawet, że whisky zostało. Johnny Walker. Jakieś inne jeszcze. Gin. Oj, to dzisiaj będzie siesta. Dom jest naprawdę bogaty. Tutaj ktoś odłożył jakieś przedmioty, najprawdopodobniej chciał je zabrać. Ale się nie udało. Tutaj jakiś zbiór mebli.
Najprawdopodobniej ktoś chciał je przetransportować, ale nie doszło do tego. Tutaj kolejne artefakty. O kurde, całe wino. Ciekawe jaki rocznik. Krzesło, tu widzę marmur zdjęty najprawdopodobniej z któryś z mebli, może z tego nakastnika, również bardzo ładny. A tutaj dość nietypowy piec, takiego jeszcze nie spotkałem, nawet będąc w tylu pięknych miejscach Belgii. O kurde. I winko. Tu jest cena 199 franków. Ale co to za wino? Ciężko mi powiedzieć. Jest ich tutaj kilka. Espaniola, hiszpański, tutaj to samo, sangria. Powiem wam, że willa jest naprawdę wypasiona. Co my tu mamy jeszcze? Tu jest wejście na górę, tutaj byłem. Tutaj mamy chyba toaletę. Tak, zgadza się. Zdjęcie właścicielki. I widzimy tu nawet małego bobasa, który się opala. Korytarz również ładnie zdobiony. Zastanawia mnie, czy tu czasem nie ma piwnicy. Widzę tutaj jakieś wejście jeszcze. Zgadza się, jest. Jest i piwnica. Czy znajdziemy więcej alkoholi? Tego jeszcze nie wiem. O kurde, jakie zakamarki. Aha, tutaj był węgiel. Jeszcze parę miesięcy temu rozchwytywany. Teraz już się ustabilizowało powoli. Idziemy dalej. Szukam winiarni. O kurde, zobaczcie jakie beczki konkretne. Porcelana. Myślałem, że w beczkach będzie wino, ale są puste. Tu jakiś stary piecyk. Chyba naftowy. Widać baniak. Tutaj pokrętło. Tak, naftowy. Talerze. Ale piękna misa. No, bardzo ładna. Nie? Chyba puste. Zgadza się. Troszkę opału. Lubię chodzić po piwnicach. Mimo to, że wzbudzają strach niektórych, to tak naprawdę nie ma się czego bać. I jest i winiarnia. Piwniczka pełna win, czy tylko puste butelki, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy puste, ale tu już się zaczynają pełne. 1997 rok. O kurde. Tutaj mamy piwa. Chyba, tak mi się wydaje, że
to piwa jednak troszkę za ciemne wygląda na wino. Tutaj szampan. Nie znam się na szampanach. Kolejne wino. Dobra. Liczyłem na to właśnie, że znajdziemy tu jakąś skrytkę, gdzie będą wina. I udało się. Byliśmy tutaj. Dobra. Z piwnicy to by było tyle. Kieruję się do góry. Cieszę się, że znaleźliśmy właśnie taką piękną willę. Bardzo lubię drewniane meble, tylko często o nich wspominam. A tutaj jest ich od groma. Tu przy oknie. Jezus. Całkiem fajny wazonik. To lustro jest wybitnie pięknie. Sam bym takie chciał w domu. No nie mówcie, że wy nie. Figurka gipsowa. Myślę, że w tym miejscu zakończymy eksplorację. To by było na tyle. Tym pięknym widokiem na te stylowe meble zakończymy już dzisiejszą wyprawę. I oczywiście widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Thank you.